Hej, witam się z Wami serdecznie w moim kolejnym filmiku i dziś zapraszam Was na haul zakupowy z firmą Rossegal. Wszystkie linki, czyli odnośnie tych ciuchów i dodatków, będziecie mieć podane w opisie pod filmikiem. Natomiast teraz pokrótce przedstawię Wam, co sobie wybrałam, jak to na mnie się, że tak powiem, komponowało. I oczywiście zapraszam Was na stylizację. I od razu przejdę do rzeczy. To, co mam na sobie, to jest tak jakby dzianinowa, długa sukienka w formie wielkiego swetra. Cóż mogę o niej powiedzieć? Wybrałam ją, kierując się przede wszystkim tym, że idzie jesień, że będą chłodne dni i potrzebuję czegoś przede wszystkim, co ma długi rękaw, co jest w jednolitym kolorze, żeby nadawało się do każdego szalika, do każdego płaszcza, żeby było długie i żeby było przede wszystkim ciepłe, mięciutko układające się i żeby miało coś tutaj właśnie w formie golfu. Tutaj powiem Wam, że to są rejony, które bardzo mi marzną i jak mnie owieje, to jest Armagedon, że tak bym powiedziała, czyli po prostu niezbyt dobrze się czuję. Natomiast, co mogę powiedzieć? Obietnica, jeśli chodzi o gęstość, czyli po prostu materiał, jest spełniona. Nie wiem, z czego to jest dokładnie, ponieważ na metkach nie piszę, wiecie. To są sklepy właśnie chińskie, asortyment z tamtych stron, natomiast mogę Wam pokazać, tu na pewno będzie, zresztą będziecie widzieć na stylizacjach, chciałam tylko pokazać, że to jest naprawdę mięciutkie, to jest po prostu grube, to jest taki już, powiem Wam, to jest taka sukienko-sweter, bo tak mi się kojarzy z wyglądu, moglibyśmy spokojnie założyć też do ciepłej kamizelki, niekoniecznie tak jak ja to przedstawiałam w filmiku. No i cóż, zapraszam Was teraz na stylizację, a zaraz Wam opowiem więcej o tym ciuchu. You know that life is full of surprises. You better realize, nobody knows, nobody knows what's in your soul and how your heart works. Nobody knows, nobody cares. It's time for you to live your life, yeah. You can do it right now. Oh, you can do it right now. Mam nadzieję, że podobało Wam się moje zestawienie, czyli ogólnie ta pomadka kolorystycznie dobrana, ramoneska. W sumie można by rzec, że poszłam po najprostszej linii oporu, ale powiem Wam, że ramoneska w zestawieniu z czymkolwiek innym to już jest moja ulubiona stylizacja na sezon jesienny. Chyba powiem Wam szczerze, że kocham ramoneskę bardziej nad płaszcz. Natomiast wracam do tego, co mam na sobie. Chciałam powiedzieć, że jest to miękkie, jest to ciepłe, przetestowane przy tych stopniach, przy tych temperaturach, które były ostatnio, ale mogę powiedzieć Wam jedno. Zamówiłam to w rozmiarze tak zwanym one size, czyli po prostu jeden. I ja nie nadaję się do tego typu, wiecie, o co mi chodzi, no po prostu kształtu. Nie mogę zarzucić tutaj, jeśli chodzi o jakość szycia, o w ogóle materiał, to nic z tych rzeczy. Natomiast co mogę Wam powiedzieć, to jest to, że ja w tym czymś czuję się jak wielki klocek. Taka jest prawda. Ja mam rozmiar M, tak średnio, nie S, tylko M. Wiem, że na filmikach Wam się wydaje, że jestem bardzo drobna i szczupła. Mnie się zdaje, że kamera odejmuje mi te kilka kilo. Mam oczywiście tu i tam, jak to się mówi, jak kobieta i bardziej wolę takie, wiecie, takie, no bardziej takie kobiece fasony. Tutaj wybrałam sobie coś, żeby było po prostu luźne i do butów na płaskim, czy tam na obcasie i tyle, żeby po prostu było wygodne. Natomiast modelka, zwróćcie uwagę na to, że modelka to jest dziewczyna, która jest bardzo chudziutka. Ona nie ma tyłu, nie ma przodu, czyli nie ma biustu, nie widać tam zarysowanych bioder. To jest tak, jakby Ania Rubik założyła sobie na siebie coś naprawdę bardzo takiego, wiecie, jakby na przykład z własnego faceta zdjęła sweter czy koszulę i założyła, będziemy się zachwycać, powiemy, że wygląda w tym przepięknie. Natomiast powiem Wam, że kobiety, które mają cokolwiek kształtów tutaj, wiecie, biodra i tak dalej, w tym się poczują tak jakby takie trochę, wiecie, no właśnie jak taki kawał baby. Przede wszystkim może na co zwracałam uwagę, kiedy, wiecie, kiedy przyglądałam się swojemu odbiciu w lustrze. Ja muszę o tym pogadać, ponieważ wiem, że jeśli którakolwiek z Was by chciała wybrać, to żeby nie była później zaskoczona tak jak ja. Jeśli lubicie tego typu rzeczy, to jest naprawdę fajna sprawa, jeśli lubicie. Ja natomiast powiem Wam, że coś tu będę kombinować, żeby to zwęzić.
Tutaj jest pod pachami, to jest dosyć szerokie. Zobaczcie, to jest po prostu bardzo takie szerokie. I linia ramion, czyli szycia tutaj jest obniżona, jest tu. Natomiast ja uwielbiam, gdy jest w ten sposób, ponieważ wtedy ramiona ładnie wyglądają, wiecie, w tak zwany kwadrat. No i cóż mówię, ja dobrałam do tego to, co mogłam, czyli takie dodatki, jak mi się, wiecie, podobało. Potraktowałam to w stylu rokowym, bo zobaczcie, jak to wygląda. Wtedy miałam takie burgundowo ciemnofioletowe usta, natomiast teraz pozwoliłam sobie na czerwień i mi się wydaje, że do tego to pasuje, czyli tak delikatnie styl rokowy. Takie dodatki, taki zegareczek, no nie wiem, nie będę tutaj, wiecie, bo się zaraz zaplątam, a to jest w sumie haul odzieżowy, a nie kurczę jakieś tam pogadanki stylistyczne, ale chciałam Wam tylko powiedzieć, że jeśli zainteresowane jesteście, to zwróćcie uwagę na to, że każda sylwetka, która nie jest płaska z przodu totalnie, może wyglądać w tym nieco ciężko. Ale jeśli lubicie, lubujecie się w takich rzeczach na co dzień, w takich luźnych, wiecie, jesteście wyższe niż ja, czyli powyżej tego 1,63 m, bądź też zakładacie but na obcasie, to oczywiście ta propozycja będzie dla Was. Jako drugie ubranie chciałam Wam pokazać to, z czego jestem zadowolona. Oczywiście tutaj nie będzie widać całościowo, bo zobaczcie, to jest po prostu, to jest mój megaśny na wypasie płaszcz. Płaszcz w rozmiarze L, nie było M-ki, pisało oversize, więc bałam się, że ta L-ka będzie za duża, ale ta L-ka jest na mnie jak M-ka i oczywiście rękawki są jakieś, no bym powiedziała, 2 centymetry przykrótkie. Mnie to nie przeszkadza, no bo widzieliście, wyłożyłam sobie rękawy od białej koszuli i uznałam, że tak jest bardzo fajnie. Poza tym to jest płaszcz, który ma tutaj podszewkę, bo to widać, jest dość gruby, jest dość ciężki, taki typowo, wiecie, płaszczyk z sukna, czy tam, no wiecie, o co mi chodzi, zobaczcie, to po prostu jest przepiękny. Rękawki są takie szerokie, zapinany jest na jeden guziczek i cóż mogę powiedzieć, więcej zresztą zobaczycie za chwileczkę w filmiku. Dodam tylko tyle, że ładnie równocześnie komponuje się oczywiście z czarnymi spodniami, z czarnym golfem, czy też na przykład, nie wiem, z bluzeczką jakąś taką jeansową, koszulową, błękitną. Może być granat, może być, wiecie, coś takiego jaśniutkiego, zależnie jak to zestawicie, bo to jest jesień i nie za każdym razem, wiecie, jesień ma być nudna, szara i tylko czarne, ale może być takie kolorowe. Na co Wam chciałam zwrócić uwagę? Weźcie tę poprawkę, że ten płaszczyk ma inny nieco kolor niż na stronie, które jest tam przedstawione. Na stronie on wygląda bardziej taki, wiecie, taki stłumiony kolor zielono-granatowo jakiś tam. Natomiast jak on przyjdzie, to zobaczycie, że to jest bardzo taka, bym powiedziała, żywa, ciemna zieleń z dodatkiem granatowego i jasnego zielonego. Co jeśli, wiecie, jeśli nie boicie się takich kolorów, to powiem Wam, że powinno Wam się spodobać. Zobaczcie, tu jest po prostu pięknie, tu jest podszeweczka, to jest długie, no ten płaszczyk to jest właśnie ten hit, o którym wspominałam na początku. A teraz zapraszam Was na stylizację z udziałem tego płaszczyka. Chodzi o płaszczyk, no to mówię, tutaj go nie da się za wiele pokazać, ale uznałam po prostu, powiem Wam tak, uznałam, że w sumie na filmikach, które są, gdzie nagrywam stylizację, kiedy pokazany jest z bliska, z tyłu, wiecie, te wszystkie te wzorki, u góry jak wygląda, macie też na stronie, to nie ma sensu tak samo rzucać Wam tym materiałem przed oczami, bo wszystko jest w tych, nie wiem, tam 50 sekundach. I do ostatniej rzeczy przechodzę, na którą, wiecie, to tak jakby łypałam okiem już wcześniej, ale troszeczkę się bałam. To jest, wiecie, że ja jestem miłośnikiem torebek, które są dziwne. Uwielbiam torebki klasyczne, ale jeśli mam już jedną torebkę, tak zwaną klasyczną, spokojną, resztę idę w tak zwane mini dzieła sztuki. Ktoś może powiedzieć, że ja lubię tandetę. Jeśli tak uważa, to oczywiście jest jego zdanie, bo może mieć inny gust i ja nie będę z tym dyskutować. Ja uważam, że torebka to jest coś takiego,
powtarzam to i pewnikiem, nie wiem, po raz chyba setny, co odmieni nam wizerunek całej stylizacji. Zobaczcie, jak tą, że tak powiem, nudną, szarą tutaj, wiecie, sukienkę dzianinową plus czarną ramoneskę, ciemny makijaż, jak ładnie odświeżyła, bym powiedziała, ta torebka. Można by było iść w klasycyzm. Chyba tak to bym nazwała, i typowo rokową sobie dać, ale ta kolorowa jest po prostu przepiękna. Jest tutaj taki materiał, jakby rzeczywiście na przykład babcia szyła nam na jakimś tam kordonku, czy wiecie, na jakichś cienkich drucikach. To jest po prostu odpinana, czarna jest w środku, jedno zamykanie. Ona nie jest taka, wiecie, bardzo ciężka, jest taka, bym powiedziała, lżejsza, także nie bójmy się, że ona nam urwie ramię. Łańcuszek ma tutaj, czyli ma złoty łańcuszek, czarne przetykania. Powiem Wam, że naprawdę mi się podoba. I na początku myślałam, że to jest torebka, którą fajnie jest nosić tylko do stylizacji letnich, ponieważ jest taka kolorowa, na te troczki i tak dalej, ale jak się blisko niej przyjrzałam, zobaczyłam te kolory złote, burgundowe tutaj, to uznałam, że ona jest też bardzo fajną propozycją właśnie na jesień, zarówno do płaszczyka, do ramoneski, do jeansowej kurtki, do odmiany wizerunku, jeśli na przykład, nie wiem, cały ubierzemy się na czarno, tutaj nagle założymy sobie takiego tak zwanego hardcora i bym mogła powiedzieć, że ta torebka wpisuje się w ostatnie tak zwane trendy, które mi się zdają, to czyli w stylu lat 70. Wiecie, wtedy były dziergane torebki, były tutaj jakieś hafciki i tak dalej. I bardzo naprawdę powiem Wam, że tak mi się strasznie podoba, że ja nie wiem, czy nie założę jej niedługo do jakiejś bardzo takiej eleganckiej sukienki, no ale jeszcze pomyślę, bo wiecie, że torebek mam dużo. Kiedy patrzę na swoją szafę z takimi torebeczkami, to muszę Wam powiedzieć, że czasami żartuję, że stworzę kiedyś kolekcje, wiecie, jak na przykład, ja oczywiście gwiazdą być nie zamierzam i daleko mi do takich, no po prostu lata świetlne, ale chciałam Wam powiedzieć jedno, że kiedyś stworzę takie mini muzeum, wystawię te torebki, żeby wszyscy mogli podziwiać, a potem jak już wszyscy będą, że tak powiem, już je obejrzą, to po prostu je komuś poddaję. Jak już będę taką sędziwą panią, no bo po cóż mi takiej staruszce siwiuteńkiej takie torebeczki. Ale powiem Wam, że naprawdę jest fajna i ja jestem dziewczyną, która bardzo długi czas, jak typowa taka rokowa niewiasta, ubierałam się na czarno, czarno, szaro, czarno, czarno, szaro, szaro, biało, wiecie, o co mi chodzi, glany i tak dalej. A potem, jak rzuciła się na kolory, to stwierdziła, wow, jest wszystko tak piękne, że nie chce mi się, wiecie, iść tylko w takie typowe czarne, białe, granatowe, burgundowe, ale żeby mieć coś naprawdę kolorowego i po prostu umilić sobie, nie wiem, chodzenie nawet z torebką. Także mówię, co do tej dzianinowej sukienki, na tak, jeśli chodzi o jakość materiału, no wiecie, ciepłotę i tak dalej, ten płaszczyk to jest mój hit, mój number one i ta torebka, mówię, tak. Dzięki serdeczne za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze preferencje jesiennego ubierania się. Tymczasem pozdrawiam Was cieplutko. Do następnego filmiku. Pa, pa!